Szanowni Państwo, zapraszam na drugi wykład Doktryny Zbawienia, którego głównym tematem będą trzy fazy naszego zbawienia. W poprzednim wykładzie zapoznaliśmy się z greckimi wyrazami tłumaczonymi na polski wyraz zbawienie oraz omówiliśmy niektóre wersety jako przykłady nieteologicznego zastosowania tych słów zbawienia. Dowiedzieliśmy się, że wyraz zbawienie czy zbawiony niekoniecznie musi oznaczać zbawienie do życia wiecznego. Dowiedzieliśmy się również, że znaczenie takiego nieteologicznego wyrazu zależy od kontekstu, w jakim on występuje. Teraz przejdziemy do analizy tych wersetów, które są przykładami teologicznego zastosowania tych słów zbawienia. To znaczy, że w tych wersetach jest odniesienie do rzeczywistego zbawienia, do życia wiecznego. Takim pierwszym wersetem jest opis narodzin Jezusa w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale, 21 wersecie. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi, sosi, swój lud od jego grzechów. Ale ktoś od razu może powiedzieć, no dobrze, tu jest słowo zbawi, ale ono niczym nie różni się od poprzednich słów odnoszących się do zbawienia. Innymi słowy, skąd ja mogę wiedzieć, że w tym wersecie to samo greckie słowo znaczy tutaj właśnie zbawienie do życia wiecznego? Bardzo trafne pytanie. Odpowiedź na to jest kontekst, kontekst i jeszcze raz kontekst, w jakim to słowo występuje. A zatem jaki jest kontekst? Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, 21 werset. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. To jest teologiczne użycie słowa zbawi, ponieważ kontekst mówi nam, że to zbawienie jest zbawieniem przed konsekwencjami grzechu, który inaczej byłby wiecznym potępieniem w piekle, a zbawienie od potępienia w piekle jest zbawieniem do życia wiecznego w niebie. Wszyscy znamy słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić, sosi, to, co zginęło. Jak widzimy, kontekst w zwrocie co zginęło mówi nam, że Jezus przyszedł zbawić do życia wiecznego zaginionych ludzi. Oczywiste bowiem jest, że Jezus nie mówi tutaj o zaginionych, którzy nie mogą znaleźć drogi do miasta czy własnego domu, ale zaginionej ludzkości w niewoli grzechu i śmierci, których to ludzi Jezus przyszedł szukać i zbawić. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła Pawła w jego liście do Rzymian, 5 rozdział, 9 werset, gdzie w Biblii Tysiąclecia mamy odmianę greckiego słowa sodzo, sofisometa, ale to również odnosi się do naszego wiecznego zbawienia, ponieważ kontekst mówi nam, że jesteśmy zachowani od karzącego gniewu. List do Rzymian, 5 rozdział, 9 werset. Tym bardziej więc będziemy przez niego zachowani, sofisometa, od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Czasami dla większej pewności warto też zajrzeć do innych tłumaczeń Pisma Świętego i tak na przykład w Biblii Nowy Przekład Toruński w tym miejscu
zamiast słowa zachowani mamy wyraźne słowo zbawieni, zbawieni od gniewu. List do Rzymian, 5 rozdział, 9 werset. O wiele bardziej więc, będąc teraz uznani za sprawiedliwych przez Jego krew, zostaniemy przez Niego zbawieni od gniewu. Tak więc, niezależnie czy mamy wyraz zachowani czy zbawieni w tym wersecie, kontekst wyraźnie wskazuje na zbawienie od gniewu. Co to może być za gniew? Z szerszego kontekstu Biblii, jak na przykład z kontekstu Księgi Objawienia, którą właśnie skończyliśmy studiować, wiemy, że nadchodzi 7-letni okres gniewu Bożego na wszystkich ludzi, którzy nie nawrócą się do Jezusa w epoce łaski, w epoce Kościoła, w której obecnie żyjemy. Natomiast my, będąc teraz uznani za sprawiedliwych przez Jego krew, zostaniemy przez Niego zbawieni od gniewu. Mamy gwarantowane zbawienie. Mamy gwarantowane życie wieczne raz na zawsze, a na dodatek zostaniemy porwani do nieba przed nastaniem tego 7-letniego okresu gniewu Bożego i tym samym będziemy również zbawieni od gniewu Bożego. Tak więc to greckie słowo sodzo, użyte tutaj w tym kontekście zbawienia od gniewu, jest słowem użytym w sensie teologicznym, to znaczy odnosi się do wiecznego zbawienia. Takim ostatnim przykładem teologicznego znaczenia wyrazu zbawienia jest drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 15 werset. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa, zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, sozomenis, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie, apolimenis. Tak więc słowo zbawiony jest użyte w sposób, w jaki zwykle używamy tego słowa, czyli bycie zbawionym od konsekwencji naszego grzechu, którym byłoby piekło, czyli zatracenie. A tak na marginesie, to greckie słowo tłumaczone na zatracenie, apolimenis, oznacza właśnie całkowite zniszczenie jak przez ogień. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiemy, że słowo zbawiony ma naprawdę bardzo szeroki zakres semantyczny. Zbawiony nie oznacza tego samego za każdym razem, gdy jest używane w Biblii. W poprzednim wykładzie zauważyliśmy, że słowo zbawiony, w zależności od kontekstu, znaczył zbawienie kobiety od choroby, zbawienie od opętania przez demony, zbawienie apostoła Pawła z więzienia, zbawienie Noego i jego rodziny od potopu i wreszcie zbawienie w ciele okresu wielkiego ucisku, przede wszystkim przez prześladowanych przez Antychrysta i jego wojska Izraelczyków. Teraz, ze względu na kontekst, w którym to samo słowo zbawienie występuje, to słowo przyjmuje teologiczny charakter i rzeczywiście odnosi się do wiecznego zbawienia. Jak więc można ustalić znaczenie słowa zbawiony, gdy widzimy to słowo w Biblii? Jakie są trzy zasady rządzące sprzedażą nieruchomości? Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Jakie są trzy zasady studiowania Biblii? Kontekst, kontekst, kontekst. I im lepiej zrozumiemy kontekst, tym lepiej zrozumiemy, co oznacza dane słowo. I dlatego najlepiej jest studiować Pismo Święte werset po wersecie, tak jak to zrobiliśmy studiując Księgę Objawienia.
ponieważ to zmusza nas do utrzymania wszystkiego w swoim naturalnym kontekście. Profesor teologii Lewis Sperry Chafa w jego 8-tomowym dziele Systematic Theology, Teologia systematyczna, daje nam taki komentarz na temat znaczenia słowa zbawienie. Jeśli chodzi o znaczenie słowa zbawienie, Stary i Nowy Testament są do siebie bardzo podobne. Słowo to przekazuje myśl o wyzwoleniu, zachowaniu, odnowieniu i uzdrowieniu. Chociaż jednak słowo zbawienie wyraża tak szeroki zakres ludzkiego doświadczenia, to jednak jego specyficznym, głównym zastosowaniem jest określenie dzieła Bożego na rzecz człowieka. Kiedy jest ono użyte w ten sposób, reprezentuje to, co jest najwidoczniej najobszerniejszą doktryną Biblii. Skupia ono w jednym pojęciu co najmniej 12 obszernych i istotnych doktryn, mianowicie odkupienie, pojednanie, przebłaganie, przekonanie, pokuta, wiara, odrodzenie, przebaczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie, zachowanie i uwielbienie. Można również zauważyć, że w znaczeniu słowa zbawienie tkwią dwie zasadnicze idee. Z jednej strony być zbawionym to być wybawionym ze stanu zatracenia. Z drugiej zaś strony być zbawionym to być wprowadzonym w stan zbawiony, żywotnie odnowionym i przygotowanym do tego, by stać się uczestnikiem dziedzictwa świętych. Nasze zbawienie to jest wybawienie ze stanu zatracenia i wprowadzenie w stan zbawienia możemy przedstawić jako zbawienie od Boga do Boga, od Bożego gniewu do Bożej łaski, od potępienia przez Boga do pojednania z Bogiem, od wiekuistej śmierci w piekle do życia wiecznego z Bogiem. Doktryna zbawienia obejmuje każde boskie przedsięwzięcie dla wierzącego, począwszy od jego wybawienia ze stanu zatracenia, aż do jego ostatecznego zbawienia i wprowadzenia do wychwalonego stanu na podobieństwo obrazu Chrystusa. Dlatego następną, bardzo ważną rzeczą do ustalenia znaczenia poszczególnych wersetów biblijnych odnoszących się do naszego zbawienia jest dokładne przestudiowanie i zrozumienie, że nasze zbawienie odbywa się w trzech czasach lub trzech fazach zbawienia. Profesor Dennis Roxa w książce Salvation in Three Time Zones – Do You Understand the Three Tenses of Salvation? Zbawienie w trzech strefach czasu, czy rozumiesz trzy czasy zbawienia, zamieszcza tabelę tych trzech czasów i ich związku z naszym zbawieniem. Czas przeszły, past tense, czas teraźniejszy, present tense i czas przyszły, future tense. Czas przeszły odnosi się do usprawiedliwienia, justification. Czas teraźniejszy odnosi się do uświęcenia, sanctification. I czas przyszły odnosi się do wychwalenia, glorification. Ja przedstawiłem to samo zagadnienie naszego zbawienia w różnych formach czasu, ale z uwypukleniem trzech faz naszego zbawienia w formie tabeli już w wykładach Księgi Objawienia. W Biblii jest wiele wersetów, które
jeśli zastosujemy je w niewłaściwym czasie, w niewłaściwej fazie naszego zbawienia, to doznamy wielkiego zamieszania i możemy nawet dojść do wniosku, że w Biblii są sprzeczności. Ale jeśli rozumiemy, że słowa odnoszące się do naszego zbawienia są używane w trzech różnych znaczeniach, w czasie przeszłym, teraźniejszym i w czasie przyszłym, to uchroni to nas przed mnóstwem nieporozumień. Tak więc przejdźmy do analizy tych trzech faz zbawienia i zobaczmy, jak właściwe ich zrozumienie rozjaśni nam wiele zawiłych wersetów biblijnych. Pierwszą fazą zbawienia jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest czymś, co wydarzyło się w momencie wiary, czyli zaufania Bogu co do wiecznej przyszłości z Nim i powierzenia w Jego ręce swojej duszy. Wiara jest jedynym Bożym warunkiem zbawienia. W Biblii jest ponad 160 wersetów wskazujących na ten fakt, że zbawienie jest przez wiarę i tylko przez wiarę, a nie przez nasze najlepsze nawet uczynki. Oto tylko trzy przykłady takiego zbawienia przez wiarę. Księga Rodzaju, 15 rozdział, 6 werset. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. We wszystkich innych polskich przekładach Biblii poprawnie jest tłumaczone, że przez wiarę zostajemy uznani za sprawiedliwych, czyli zbawionych. I tak też czytamy w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Widocznie Kościół katolicki w Biblii Tysiąclecia nie chce dać ludziom jasnego zrozumienia, że zbawienie, czyli usprawiedliwienie, jest przez wiarę i tylko przez wiarę, i to w momencie okazania tej wiary, tak jak to było w przypadku Abrama. Abram uwierzył i w tym momencie został uznany za sprawiedliwego w oczach Boga. Abram został zbawiony. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Proszę zauważyć to słowo każdy. Niezależnie od tego, kim my jesteśmy, jak wielkie grzechy moglibyśmy popełnić, możliwość zbawienia do życia wiecznego jest otwarta przed każdym człowiekiem. Wiara jest jedynym warunkiem zbawienia. Boga nie interesuje, kim my jesteśmy. Boga interesuje, kim my będziemy. Do rzymskiego strażnika więziennego Filipi, na jego pytanie, w jaki sposób on może być zbawiony, Paweł i Sylas dali mu taką odpowiedź. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 30 i 31 werset. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Jeszcze raz proszę zauważyć prostotę Ewangelii zbawienia. Ani apostoł Paweł, ani Sylas nie dali żadnych innych warunków zbawienia poza wiarą, czyli zaufaniem w imię Pana Jezusa. Gdy osoba staje się chrześcijaninem, zbawionym raz na zawsze przez swoje usprawiedliwienie przez wiarę, więc oczywiste jest, że to usprawiedliwienie wydarzyło się w jakimś czasie w przeszłości. I tak też pisał apostoł Paweł do kościoła w Efezie.
List do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 werset. Łaską bowiem jesteście zbawieni, czas przeszły, przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zbawienie dzieje się automatycznie w ułamku sekundy, w momencie zaufania Chrystusowi. Tak więc, drogi przyjacielu, jeżeli jeszcze nie zaufałeś Jezusowi co do twojego zbawienia, możesz to zrobić teraz, w tej chwili, w ciszy i spokoju twego serca. W tym momencie wiary taka osoba jest zbawiona od potępienia przez Boga, czyli od należnej nam wszystkim kary za grzech. A tą karą jest wieczne potępienie w piekle. Innymi słowy, taki akt wybawienia ze stanu zatracenia i wprowadzenia w stan zbawienia dzieje się tylko jeden, jedyny raz w życiu danej osoby. Ten aspekt czasu przeszłego jest zasadniczym i niezmiennym faktem zbawienia, bowiem w chwili uwierzenia taka osoba jest całkowicie uwolniona od swojego stanu zatracenia. Jest oczyszczona, uwolniona od wszelkiego potępienia za grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Jest przyobleczona w sprawiedliwość Chrystusa, a tym samym jest bezpieczna, zbawiona na zawsze. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ale o jaką śmierć się tutaj rozchodzi? W Biblii czytamy o trzech rodzajach śmierci. W momencie naszych narodzin, ze względu na naszą grzeszną naturę, jesteśmy oddzieleni od Boga. Urodziliśmy się z biletem do piekła. Jesteśmy duchowo umarli. Takie jest biblijne znaczenie śmierci. Księga Izajasza, 59 rozdział, 1 i 2 werset. Nie, ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. List do Efezjan, 2 rozdział, 1 werset. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Konsekwencją duchowej śmierci jest oczywiście fizyczna śmierć naszego ciała. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 19 werset. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wieczna, zwana też w Księdze Objawienia druga śmierć, to wieczne potępienie w piekle. To śmierć, której możemy uniknąć. Możemy być od niej zbawieni w momencie naszej wiary w Chrystusa. Księga Objawienia, 20 rozdział, 14 werset. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Księga Objawienia, 21 rozdział, 8 werset. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bawochwalców i wszelkich kłamców, udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
Księga Objawienia, 2 rozdział, 11 werset. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Dla chrześcijan w Smyrnie, a tym samym i wszystkim wierzącym, którzy przez wiarę stają się zwycięzcami, Jezus zapewnia wieczne zbawienie od tej drugiej, wiecznej śmierci. Zapamiętajmy sobie takie hasło. Jeżeli urodzisz się raz, umrzesz dwa razy. Jeżeli urodzisz się dwa razy, umrzesz raz. Co to oznacza? Jeżeli urodziłeś się raz, urodziłeś się fizycznie i nigdy nie narodziłeś się duchowo, nigdy nie zaufałeś Chrystusowi, oto twoja przyszłość. Umierasz dwa razy, śmiercią fizyczną twego ciała, a potem drugą śmiercią, którą jest jezioro ognia. I odwrotnie, jeżeli urodzisz się dwa razy, fizycznie i duchowo, najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest to, że umrzesz tylko raz śmiercią fizyczną. A jeżeli porwanie Kościoła nastąpi przed fizyczną śmiercią, to możemy w ogóle nie doznać śmierci. Jeszcze jest czas, żeby narodzić się na nowo, narodzić się po raz drugi, tym razem nie fizycznie, ale duchowo w momencie naszej wiary w Chrystusa, w pierwszej fazie naszego usprawiedliwienia. Narodzenie się na nowo jest synonimem wiary i jest absolutnie konieczne do naszego zbawienia. Jezus nawołuje nas do urodzenia się na nowo, tak jak nawoływał Nikodema. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, 2 i 3 wersecie, Jezus tak odpowiedział Nikodemowi. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeszcze jest czas na powtórne narodzenie się z ducha. Jeżeli chcesz uniknąć drugiej śmierci, musisz to zrobić teraz, w tej chwili. Nie musisz dołączać się do jakiegoś kościoła. Nie musisz nawet mówić ludziom, że jesteś chrześcijaninem. Nie musisz robić nic poza zaufaniem w swoim sercu Jezusowi i tego, co On dla ciebie zrobił. Narodzenie się na nowo jest to dzieło łaski od Boga, niezasłużonej łaski od kochającego nas Boga. Przed okazaniem wiary w Chrystusa, czyli przed naszym usprawiedliwieniem, my wszyscy mieliśmy pojedynczą naturę. To znaczy, że byliśmy w grzesznym stanie. To brzmi jak oczywiste stwierdzenie, ale jest ważne do zrozumienia, kiedy będziemy omawiać drugą i trzecią fazę naszego zbawienia. Przeanalizujmy niektóre dodatkowe wersety biblijne na dowód tego, że nasze usprawiedliwienie przez wiarę i tylko przez wiarę jest równoznaczne z naszym zbawieniem. I to stało się tylko raz w przeszłości, kiedy uwierzyliśmy. List do Efezjan już przytoczyłem wcześniej, więc pominiemy ten werset. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 50 werset. On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. 2 list do Tymoteusza, 1 rozdział, 9 werset. On nas wybawił
i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. List do Tytusa, 3, rozdział 5, werset. Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Jak więc widzimy z tych kilku wersetów, usprawiedliwienie następuje w momencie naszej wiary, naszego zaufania, nie w nasze uczynki, lecz w osobę i uczynki Jezusa Chrystusa, i to wszystko stało się w czasie przeszłym. Zbawienie oznacza wybawienie ze stanu zatracenia i wprowadzenie w stan zbawienia. Zbawienie od Bożego gniewu do Bożej łaski, od potępienia przez Boga do pojednania z Bogiem, od wiekuistej śmierci w piekle do życia wiecznego w niebie. Profesor Denis Roxa w książce Shall Never Perish Forever – Is Salvation Forever or Can It Be Lost? – Nigdy nie zginie na wieki, czy zbawienie jest na zawsze, czy też może zostać utracone? Podaje taki komentarz na prostotę Bożego planu zbawienia. Czy dostrzegasz prostotę Bożego planu łaski zbawienia dla ciebie? Zbawienie nie jest kwestią pokładania ufności w Jezusie Chrystusie plus przyjęcie chrztu, chociaż chrzest ma miejsce świadectwa dla wierzących. Zbawienie nie jest kwestią zaufania Chrystusowi plus chodzenie do kościoła, chociaż studiowanie Biblii może pomóc wierzącym wzrastać. Zbawienie nie polega na zaproszeniu Jezusa do swojego serca, chociaż On przychodzi, kiedy wierzysz. Zbawienie nie polega na uczynieniu Chrystusa Panem swojego życia, chociaż On jest Panem. Czy widzisz, że to nie jest kwestia zaufania Chrystusowi plus dobre uczynki, chociaż dobre uczynki powinny być wynikiem zbawienia? Następnie profesor Roxa zadaje nam pytanie, które z trzech przedstawionych poniżej podejść do Boga opisuje ciebie? Zbawienie przez uczynki, zbawienie przez Chrystusa plus uczynki, czy zbawienie tylko przez Chrystusa? Mam nadzieję, że po tych wszystkich rozważaniach jesteśmy przekonani, że zbawienie od kary grzechu, czyli wybawienie od wiecznego potępienia i zbawienie do życia wiecznego, jest możliwe tylko przez wiarę w osobę i uczynki Jezusa Chrystusa. I to dzieje się raz w życiu, w momencie naszej wiary w przeszłości. Zobaczmy, co pisał na ten temat apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3, rozdziale 28, wersecie. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Zobaczmy też, co sam Pan Jezus mówi nam, na czym polega zbawienie przez wiarę. Ewangelia Jana, 5, rozdział, 24, werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Proszę zauważyć, że zbawienie jest raz na zawsze przez wiarę,
bez żadnych dodatkowych warunków. Jezus podwójnie zapewnia nas w słowach zaprawdę, zaprawdę, czyli amen, amen, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Jezus nie mówi, że może otrzymamy to wieczne życie, jak wytrwamy do końca lub jak będziemy dobrymi chrześcijaninami. Nie. W momencie naszej wiary w Jezusa my już teraz otrzymujemy w prezencie dar życia wiecznego, który to dar Bóg nigdy nam nie odbierze. Jezus dalej podwójnie zapewnia nas, że nigdy nie pójdziemy na sąd i nie stawia nam żadnych warunków. Jezus nie mówi, że nie pójdziemy na sąd, ale tylko wtedy, jeżeli będziemy się dobrze sprawować. I jakby to nie było wystarczająco jasne, to Jezus dalej mówi, że wierząca osoba przechodzi ze śmierci do życia. Zbawienie to jednokierunkowa droga, z której nie można zawrócić, nawet jeżeli byśmy chcieli. Cóż może być bardziej przekonywujące o zbawieniu raz na zawsze niż słowa samego Jezusa? Apostoł Jan wierzył w słowa Jezusa i tak pisał o pewności naszego zbawienia. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jerry Blaine Hickson w książce Spirit of the False Prophet, Rise of the Global Technocracy, Duch fałszywego proroka, powstanie globalnej technokracji, pisze o odpowiedzi, jakiej on uzyskał od sztucznej inteligencji Chat with Jesus, rozmowa z Jezusem, która odzwierciedla myślenie większości ludzi, jakoby zbawienie zdobywa się przez nasze uczynki, przez odwrócenie się od grzechów. Innym problemem związanym z odpowiedzią od Chat with Jesus, rozmowa z Jezusem, jest sugestia, że życie wieczne zdobywa się poprzez odwrócenie się od grzechów. Zgodnie z Pismem Świętym nikt nie może być zbawiony w ten sposób. Wiecznego zbawienia nie osiąga się na podstawie dwustronnej umowy z Bogiem, zgodnie z którą odwracasz się od swoich grzechów, a w odpowiedzi Bóg zgadza się dać ci życie wieczne. Życie wieczne jest raczej jednostronnym, darmowym darem, zdobytym wyłącznie poprzez zaufanie prawdziwemu Jezusowi Chrystusowi. Nawróć się oznacza zmienić zdanie. Jest to tłumaczenie złożonego słowa w języku greckim metanoeo, oznaczającego zmiana myśli. Nawracanie się nie wiąże się z odwróceniem się od grzechów, jak wielu błędnie sugeruje. Oznacza to zmianę zdania o Chrystusie i uświadomienie sobie, że tylko On może zbawić cię od grzechu. Nie zrozum mnie źle. Chrześcijanie zdecydowanie powinni odwrócić się od grzechu, gdy służą Panu i żyją swoją wiarą w Niego. Grzech jest okropny. Angażowanie się w grzeszne zachowania niesie ze sobą poważne konsekwencje. Ale odwrócenie się od grzechu nie jest warunkiem wstępnym, aby stać się chrześcijaninem. Odwrócenie się od grzechu nigdy nie przyniesie komuś życia wiecznego. Nie musisz się myć, aby wziąć kąpiel. Tylko wiara może zbawić człowieka od grzechu.
Biblia ponad 160 razy warunkuje życie wieczne jedynie na wierze. Sola fide, solus Christus, jak głosili reformatorzy. Tylko wiara, tylko w Chrystusa. Jeżeli życie wieczne można by uzyskać poprzez odwrócenie się od grzechu lub obietnicę, że przestaniesz grzeszyć, Jezus nie musiał umierać na krzyżu. Mówi o tym Biblia, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. By osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. List do Galatów, 2 rozdział, 16 werset. Jesteśmy zbawieni darmo z Jego łaski. List do Rzymian, 3 rozdział, 24 werset. Nikt nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. List do Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Henry Alan Ironside w książce Full Assurance, How to Know You Are Saved, Pełna pewność, jak wiedzieć, że jesteś zbawiony, daje taki komentarz na temat naszego zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Cielesne zmartwychwstanie Chrystusa jest boskim znakiem, że wszystko zostało załatwione ku Bożemu zadowoleniu. Jezus wziął na siebie nasze grzechy na krzyżu. Wziął na siebie odpowiedzialność. Umarł, aby odłożyć je na zawsze. Lecz Bóg wskrzesił go z martwych, potwierdzając w ten sposób, że ma upodobanie w dziele swego Syna. A błogosławiony Pan siedzi wywyższony po prawicy majestatu w niebiosach. On nie mógłby tam być, gdyby nasze grzechy nadal były na Nim. Fakt, że On tam jest, dowodzi, że są one całkowicie odsunięte. Bóg jest usatysfakcjonowany. Jeżeli Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, umarł, aby odłożyć je na zawsze, i Bóg przyjął Jego ofiarę i jest usatysfakcjonowany, to dlaczego tak trudno jest nam uwierzyć, że zbawienie jest raz na zawsze? Po naszym usprawiedliwieniu w następnej nanosekundzie przechodzimy do drugiej fazy naszego zbawienia, jaką jest nasze uświęcenie. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jaka jest Boża wola dla nas, co Bóg chce, abyśmy robili? Apostoł Paweł daje nam odpowiedź w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, 3 wersecie. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Clive Staples Lewis, bardziej znany jako C.S. Lewis, w książce Mere Christianity, proste chrześcijaństwo, pisząc o roli Kościoła, pisze również o naszym uświęceniu. Kościół nie istnieje po nic innego, jak tylko po to, by przyciągać ludzi do Chrystusa, aby czynić ich małymi Chrystusami. Jeśli tego nie robi, wszystkie katedry, duchowieństwo, misje, kazania, a nawet sama Biblia są po prostu stratą czasu. Bóg stał się człowiekiem nie w żadnym innym celu. Taka jest wola Boża w stosunku do nas, abyśmy stali się małymi Chrystusami przez proces naszego uświęcenia. Ta książka jest dostępna w Polsce pod tytułem Chrześcijaństwo po prostu. I chociaż to jest bardziej filozoficzna niż teologiczna książka, to bardzo ją polecam.
Bo jak widać z tego cytatu, C.S. Lewis potrafi przekazać wielkie biblijne prawdy w kilku prostych słowach. Następny taki cytat w tej samej książce również odnosi się do naszego codziennego duchowego wzrostu w Chrystusie, którego celem jest stać się synami Bożymi. Syn Boży stał się człowiekiem, aby umożliwić ludziom stanie się synami Bożymi. W przeciwieństwie do usprawiedliwienia, uświęcenie, czyli nasz duchowy wzrost, jest procesem, który dzieje się w teraźniejszości, dzień po dniu, przez całe nasze ziemskie życie. List do Filipian, 2:12. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Proszę zauważyć, że nazywając ich umiłowani moi, apostoł Paweł pisze do chrześcijan, do już zbawionych ludzi, których teraz zachęca do zabiegania o własne zbawienie, czyli wzrost w procesie uświęcenia. I teraz, w tej fazie zbawienia, nasze uczynki odgrywają dużą rolę, bo od nich zależy, czy otrzymamy dodatkowe nagrody poza już otrzymanym życiem wiecznym, czy też nie otrzymamy żadnych nagród. I tutaj mamy też najwięcej kłopotu z wersetami mówiącymi o potrzebie zbawienia, nawrócenia się z naszej grzesznej drogi, aby chodzić z Bogiem. Nie nawrócenie się na wiarę, to już się stało w naszym życiu, ale ciągłe zbawienie, nawracanie się w procesie uświęcenia, ciągłe dążenie do przybliżenia się do Chrystusa. W tej fazie uświęcenia wzrastamy jako chrześcijanin. Uczymy się o naszych boskich zasobach w Chrystusie, jesteśmy w środowisku nauczania biblijnego, przebywamy wśród ludu Bożego i korzystając z tych zasobów, chwila po chwili jesteśmy zbawiani od siły grzechu w codziennym życiu. To, co się dzieje, nie polega na tym, że stajemy się bezgrzesznymi. To jest niemożliwe w tym życiu. Ale zaczynamy grzeszyć mniej. Stopniowo nasze życie upodabnia się i przemienia na moralny obraz Jezusa Chrystusa. Stajemy się małymi Chrystusami, jak nazwał ten proces C.S. Lewis. Żeby lepiej zrozumieć, o jaki postęp tutaj się rozchodzi, posłużę się ilustracją. Na przykład jeden chrześcijanin oznaczony literą A może uzyskać tylko 0,5% uświęcenia w ciągu całego życia, ponieważ jest mu trudno pozbyć się jego grzechów lub po prostu nic nie robi w tym kierunku. Drugi chrześcijanin, B, zrobił postęp w 15% w ciągu 10 lat. Inny, oznaczony literą C, osiągnął 50% w ciągu 20 lat. Jeszcze inny, D, ze względu na jego szczególną duchowość, osiągnął 80% uświęcenia w krótkim okresie 5 lat. Oczywiście to są tylko ilustracje. Uświęcenia nie da się mierzyć. To tylko Bóg wie, jaki postęp robią indywidualni chrześcijanie. Ale że tak jest, to mamy na to wiele dowodów w Biblii. To, że jeden chrześcijanin robi większe postępy niż inny chrześcijanin, wynika z faktu, że w tej fazie uświęcenia
posiadamy podwójną naturę. Dalej posiadamy wrodzoną grzeszną naturę, ale jednocześnie przez nasze usprawiedliwienie jesteśmy uznani przez Boga za świętych. To jest ten stan, który Marcin Luther ujął w słowach simul justus et peccato, jednocześnie sprawiedliwy i grzeszny. Ten fakt, że chrześcijanin jest jednocześnie grzeszny i święty, wprowadza wielu w zakłopotanie, bowiem większość ludzi, nawet chrześcijanie, myślą, że ludzie dzielą się tylko na dwie grupy: wierzący i niewierzący, a zatem zbawieni i niezbawieni. To jest częściowo prawda, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że właściwie są cztery grupy ludzi, bowiem sami chrześcijanie dzielą się na trzy grupy. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 1 wersecie, apostoł Paweł pisze o tych trzech grupach ludzi. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Są tacy, którzy wzrastają duchowo. Oni są duchowo dojrzali. Oni robią postępy w ich fazie uświęcenia. Tak jak nasz przykład C i D, którzy osiągnęli duchowy wzrost w 50 czy 80%. Ale są też tacy, którzy są niemowlętami lub nowymi chrześcijanami, którzy dopiero uwierzyli, są zbawieni, oni dopiero przeszli do fazy uświęcenia i dopiero zaczynają wzrastać duchowo. Ale też mogą być niemowlętami przez całe swoje życie, niezdolni do spożywania twardego pokarmu, lecz ciągle potrzebujący tylko mleka prostych nauk biblijnych. Tak jak nasz przykład B, który bardzo wolno rośnie duchowo. A potem mamy takich, którzy są cielesnymi chrześcijanami, którzy są zbawieni, ale ciągle grzeszą, wracając do swojego pierwotnego stanu. Tacy chrześcijanie, jak nasz przykład oznaczony literą A, weszli do fazy uświęcenia, ale nie robią żadnych postępów, a nawet mogą cofać się w swojej wierze, co jednak wcale nie znaczy, że oni mogą utracić raz otrzymanego zbawienia. I to jest zagadnienie, które niewielu chrześcijan rozumie i stąd też odrzucanie przez nich nauki o zbawieniu raz na zawsze. A zatem, jak możemy być pewni, że chrześcijanie po zbawieniu, kiedy dalej grzeszą, nie stracą zbawienia? Zobaczmy, jakimi chrześcijanami byli członkowie Kościoła w Koryncie. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 2 werset. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Proszę zauważyć, że apostoł Paweł pisze do tych, co zostali uświęceni, uznani przez Boga za świętych, a zatem zbawionych, dla których Jezus jest ich Panem, tak jak i jest Panem dla Pawła. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł nazywa ich świętymi i utożsamia się z nimi. W tym momencie musimy wyjaśnić sobie, co znaczy być świętym,
co kryje się pod tą definicją. To nieporozumienie co do znaczenia słowa święty bierze się z nauk Kościoła katolickiego i powszechnie uznawane jest, że święty to człowiek, który jest kanonizowany przez Kościół, uznany przez Kościół za zbawionego i godnego kultu. Cnotliwy, sprawiedliwy, bardzo dobry. Godny czci i szacunku, będący przedmiotem kultu. Nietykalny, nienaruszalny. Związany z kultem religijnym, obrządkami religijnymi. Chrześcijańska, biblijna definicja słowa święty jest zupełnie inna. Święty, z hebrajskiego godesz lub kodesz, oznacza oddzielony. Stosowane przez chrześcijan określenie człowieka, który przebywa z Bogiem w niebie. W Nowym Testamencie słowo święty lub święci używane jest pod adresem wszystkich wierzących w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Po zapoznaniu się z biblijną definicją świętych, to znaczy, że świętymi są wszyscy wierzący w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, teraz lepiej zrozumiemy, dlaczego apostoł Paweł, pisząc o wielkich problemach wśród chrześcijan w Koryncie, dalej nazywa ich świętymi, zbawionymi raz na zawsze członkami tego kościoła. Ci święci kościoła w Koryncie, według definicji kościoła katolickiego, nie byliby zaliczeni do świętych ze względu na ich ogromne grzechy. Rozdział pierwszy. Rozłamy i spory. Rozdział drugi. Zawiść i niezgoda. Rozdział czwarty. Pycha i głoszenie nowych nauk. Rozdział piąty. Rozpusta gorsza niż wśród pogan. Rozdział szósty. Oskarżali się przed sądami i tolerowali niemoralność. Siódmy. Niewłaściwe zrozumienie małżeństwa i stanu wolnego. Rozdział ósmy. Spożywanie pokarmów ofiarowanych bożkom. Rozdział jedenasty. Pijaństwo przy obchodzeniu wieczerzy pańskiej. I w rozdziale 15 czytamy, że oni nawet zaprzeczali zmartwychwstaniu Jezusa. To nie powinno nas dziwić, że Kościół ma problemy z grzechem. Kościół składa się z samych grzeszników, zbawionych i pokutujących grzeszników, ale wciąż grzeszników. Czytając ten list do Koryntian, proszę zauważyć, że ani razu apostoł Paweł nie powiedział im, że oni stracili zbawienie. Paweł zaczął ten list, zwracając się do nich jako do świętych i tak też kończy ten list, nazywając ich jego najmilszymi braćmi. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 58 werset. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Ostatni werset tego listu zawiera takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 24 werset. Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Tak więc, pomimo ich wszystkich szokujących grzechów, oni wszyscy są świętymi, wszyscy są zbawieni, ponieważ ich i nasze zbawienie zależy tylko i wyłącznie od naszej wiary w Jezusa, od Jego uczynków, a nie naszych uczynków. A ponieważ uczynki Jezusa nie tracą na wartości, więc nasze zbawienie jest zbawieniem raz na zawsze.
Wielu grzesznych chrześcijan dostanie się do nieba, czując swąd ognia na swoich ubraniach, ale zostaną zbawieni, ponieważ raz zbawiony, jesteś zbawiony na zawsze. Pisząc o sądzie Trybunału Chrystusa, apostoł Paweł tak pisze o naszych uczynkach po naszym zbawieniu. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak, jakby przez ogień. Ten, kto nie będzie miał żadnych dobrych uczynków po jego zbawieniu, a nawet będzie miał złe uczynki, jego dzieło spłonie, poniesie szkodę, bo nie otrzyma żadnego wieńca czy korony, ale sam będzie zbawiony, przeciśnie się do nieba. Wiara jest jedynym Bożym warunkiem zbawienia, a to oznacza, że niewiara jest jedynym grzechem, który nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Jezus tak powiedział do faryzeuszy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 31 i 32 wersecie. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Duch Święty świadczył o Jezusie jako o prawdziwym Mesjaszu, kiedy On przyszedł do narodu izraelskiego. Ale pomimo wielu cudów, faryzeusze i uczeni w pismach, którzy sprawowali funkcję przywódców narodu, oskarżyli Jezusa, że On czyni to za pomocą złych duchów, tym samym okazując swoją niewiarę w Jezusa, Syna Bożego. Tak więc najbardziej grzeszny chrześcijanin, czyli ten, kto wierzy w Jezusa, ma gwarantowane zbawienie, pomimo jego grzechów, a najbardziej uczciwy, miły, dobry, szlachetny człowiek, który nie wierzy w Jezusa, będzie potępiony. Proszę źle nie zrozumieć tych nauk z Biblii, że być może mamy teraz licencję do grzechu, że ponieważ jesteśmy zbawieni raz na zawsze, to możemy teraz grzeszyć do woli. Absolutnie nie. Ale prawdą jest, że będąc dalej w naszym grzesznym stanie, jesteśmy dalej skłonni do grzechu i musimy liczyć się z faktem, że grzeszymy i będziemy grzeszyć do końca naszego życia na ziemi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Rzymian, w 6 rozdziale, 1 wersecie, kategorycznie ostrzega nas, że pewność naszego zbawienia nie jest licencją do grzechu. Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą. Tak więc zapewnienie naszego zbawienia raz na zawsze nie daje nam licencji na grzech. Powinniśmy starać się nie grzeszyć, ale grzeszyć będziemy, bo taka jest nasza grzeszna natura. Rozpatrzmy teraz niektóre wersety odnoszące się do naszego uświęcenia z pominięciem listu do Filipian, który już wcześniej czytaliśmy.
Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Upodobniając się do Jego obrazu przez zbawienie od siły grzechu, stajemy się małymi Chrystusami, wzrastamy w naszym uświęceniu. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, 16 werset. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w niej. To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Pisząc te słowa do zbawionego już Tymoteusza, apostoł Paweł daje mu radę i zachętę do dalszego wzrostu w nauczaniu samego siebie i tych, którzy go słuchają. To jest zachęta do ciągłego zbawiania się, do ciągłego wzrostu w dążeniu do uświęcenia siebie i zbawienia innych. List Jakuba, 1 rozdział, 21 werset. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Będąc już zbawionym do życia wiecznego przez odrzucanie, co nieczyste, i przez przyjmowanie zaszczepionego słowa, czyli nauk biblijnych, zbawiamy nasze dusze od siły grzechu, to jest stajemy się coraz bardziej uświęcani. W trzeciej fazie naszego zbawienia doznamy wychwalenia i to jest moment naszego ostatecznego zbawienia. To wspaniała przyszłość, jaka nas czeka w niebie. List do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Nasze pełne zbawienie jest jeszcze przed nami. Zbawienie do wiecznego życia w wychwalonych i nieśmiertelnych ciałach. Tak długo, jak jesteśmy w tym ciele, jesteśmy w procesie stopniowego uświęcania. Ale w momencie, gdy umrzemy lub gdy nadejdzie porwanie do nieba, znajdziemy się w stanie wychwalenia. A to oznacza, że będziemy zbawieni od samej obecności grzechu. Pokusa do grzechu nie będzie nawet problemem, bo nie będzie grzechu, a zatem nie będzie możliwości popełnienia grzechu. W wychwalonym stanie powrócimy do pojedynczej natury z tą różnicą, że teraz będziemy święci w 100%. To dlatego apostoł Paweł pisał, że nieobecność w ciele jest obecnością z Panem. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. W liście do Filipian, w 1 rozdziale, 21 do 23 wersetu, czytamy takie słowa apostoła Pawła. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. To nie znaczy, że apostoł Paweł miał samobójcze myśli,
Ale naprawdę on nie bał się śmierci, ponieważ wiedział, że po śmierci będzie w trzeciej fazie zbawienia, wychwalonym, bezgrzesznym i nieśmiertelnym stanie. Zwróćmy uwagę na niektóre wersety odnoszące się do naszego przyszłego zbawienia, do stanu wychwalenia. List do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Zbawienie jest bliżej, ale jeszcze nie nadeszło. Dlatego to jest odniesienie do przyszłego zbawienia, czyli wychwalenia. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 3 do 5 wersetu. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Jeśli więc ktoś zapyta nas, czy jesteśmy zbawieni, to poprawną odpowiedzią jest, że byłem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. Zostałem zbawiony od kary za grzech przez moje usprawiedliwienie. Jestem zbawiany od siły grzechu przez całe moje codzienne życie w procesie mojego uświęcenia. I będę zbawiony od obecności grzechu w niebie po moim wychwaleniu. Następnym razem przejdziemy do omówienia tematu boski wybór, to jest suwerenności Boga i naszej wolnej woli. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Zostańcie z Bogiem.